Dzień dobry Państwu, witam wszystkich uczestników tej narady, takiej można powiedzieć wyszkoleniowej. Jesteśmy w gospodarstwie Państwa Barbary i Kazimierza Tokarskich. I zięcia z córką Agnieszką. Także to jest takie gospodarstwo rodzinne już teraz. Obszar gospodarstwa dla użytków rolnych około 80 hektarów. Niedawno dokupione grunty były dodzierżawione. Także jak już kierownik mój wspomniał, gospodarstwo zajmuje się hodowlą zarodową trzody chlewnej, głównie ras mięsnych i krzyżówkami tych ras do produkcji towarowej. Gospodarstwo jest, można powiedzieć, czołowe w Polsce jako hodowla zarodowa. Pan Tokarski uczestniczy, można powiedzieć, w każdej ważniejszej wystawie zwierząt hodowlanych. Począwszy, można powiedzieć, od Olsztyna, po Poznań, kiedyś Warszawa na Smurzewcu, być może, że teraz wróci. No i tam osiąga naprawdę duże efekty, bo jego knurki i lożki to są głównymi czempionatami ras zarodowych, ras mięsnych, głównie pietren w zasadzie. Dzisiaj Panie dyrektorze, cała jego wartość to jest, że jest bezstresowy, a ile ma na sobie schabu i szynki, to chyba widać. Jest bezstresowy. Nie, jest to knur kupiony z importu. Wartość to samochód. Można powiedzieć, że to jest najdroższa świnia w Polsce. Czyli nóżki, wszystko czarne. Nie tylko, że można gdzieś za granicą położyć pieniądze, to oni jeszcze najlepszych sztuk nie chcą. Za pomocą tego knura całe stado podstawowe loch pietren. Także wszystkie lochy pietren. No nie wiem, czy jeszcze Państwo chcą. Tak, dziękujemy pięknie. Jeszcze ostatnia okazja. Jeszcze ostatnia okazja, bo naprawdę można mieć pieniądze, a tak. Karolski? Tak jest. Chodzi o to, że chciałem Państwu tutaj pokazać gospodarstwo, które zajęło pierwsze miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w kategorii wzorowa i bezpieczna zagroda. Czyste i piękne zagroda. Wzorowa i bezpieczna zagroda. Tak, wzorowa i bezpieczna zagroda. Pierwsze miejsce w województwie, a drugie miejsce w kraju. Bezpieczne gospodarstwo. Także tutaj chcemy gospodarstwo. Pierwsze nie było za dużo w kraju. Tak. Pierwszych nie było za dużo. To jest niemałe. Dzięki temu to gospodarstwo jest takie większe, że przejęło część gruntu z byłej spółdzielni produkcyjnej. Byłej kiedyś spółdzielni produkcyjnej Mortenga. Nadarzyła się okazja, bo trochę podupadł właściciel. Proszę Państwa, Czacharowskich co roku coś tam mamy. A to pana ojca. Co roku coś u pana Kazimierza coś się dzieje. To najlepszy rolnik, to farmer roku, to Agroliga. Już nie sposób. Ci sześć to ja nazywam grupami szwagrów. Tak powiedziałem w Warszawie, otwarcie na Krajowej Radzie. Otwarcie powiedziałem, że to są grupy szwagrów. Mówię, może się ktoś obrazić, nie? Ale ma prawo. Ja to powiedziałem. My tutaj gospodarujemy autentycznie. Wszyscy członkowie przyjeżdżają na walne, wszyscy decydują. Dbałość członków jest taka, bo to są w zdecydowanej większości członkowie lojalni, oni dbają, im to jest potrzebne. To słuchajcie, jeżeli jest w tej chwili 89 członków, to przyjeżdża na spotkanie, na szkolenia, które mamy też cykliczne, wyjazdy, poletka, polagra, najróżniejsze tam imprezy, piknik 7 będzie, to jest statut, który musi być na tej integracji.
i tej wiecie, rozszerzi troszeczkę komórki, no, wiecie, co nie? Taka łatwiej się. Także Luftuć przywiózł z Francji, a u nich zanika. Idzie, wiecie, w jakim kierunku? Spółki. Trzyosobowe. Najwięcej spółki trzyosobowe. Zygmunt, ale sporo wycieczek też zagranicznych tu masz. Krajowy teraz kurs. Ostatnia była organizowana przez Luftuć właśnie. No tak, ale ja mam odwiedzających. Powiem wam, że bardzo dużo mam odwiedzających. Jest to gospodarstwo typowo ogrodnicze. Przepraszam, mam trochę ściągę, bo tu jest prowadzenie gospodarstwa. Uwaga, prowadzi doradczyni z panią Krzysią Zabłotą, tak? Która też ma urlop. I gospodarstwo ogrodnicze zaczęło swoją działalność w roku 1996. Od produkcji pomidora w tunelach foliowych. Pani Ewa mnie prosiła troszeczkę, żeby a ona po prostu dopowie, czy będą pytania. Produkcja w tunelach foliowych była tylko sezonowa. Nasadzenia w marcu, a zbiory kończyły się pod koniec września. Po osiągnięciu wiedzy w produkcji pomidora postanowiliśmy pobudować szklarnię o powierzchni 1800 m2 i prowadzić przedłużoną produkcję. Skorzystaliśmy ze wsparcia środków SAPART w 2003 roku. Zgadza się, tak? W dwufazie produkcji, a w dalszej kolejności większy owoc, lepszą zdrowotność rośliny, prawidłowy system korzeniowy, co jest ważne w przedłużonej produkcji oraz upała. W gospodarstwie do zapylania wprowadza się trzmiele w okresie kwitnienia pierwszego grona. W takiej szklarni nie potrzeba osób do pracy, tylko w szklarni. To znaczy się w zimę wsadzimy, to trzy osoby, w sezonie no to już sześć osób. Już potrzeba trochę osób. I kurtyny cieniujące to są używane, jak jest w zimę mróz. 40%, 50% jest... znaczy oszczędność na upale, bo te dachy jak są w szczupku, to ona tu zacienia. I tworzy poduszkę powietrzną. Tworzy poduszkę, wtedy można, jak jest minus 30, dobrze. Tak jak w tym roku było, można sobie dobrze w tym szklarni. A ze śniegiem przy dużych opadach? Jak jest śnieg, to trzeba włączyć piec. Tu są takie rury od centralnego i trzeba dolne ogrzewanie zamknąć, tylko górnym i wtedy trzeba dużo pieniędzy z kieszeni, żeby te dachy się nie... Spuścić. Żeby te dachy się nie zawalili. Ale w planie to 20 centymetrów. Nie, to jest.